Paweł, no chyba nie tego spodziewaliśmy się. Myśleliśmy o tym, że będziemy jednak rozmawiać o aspektach sportowych, o tym, jaki mecz czeka nas tutaj na obiekcie miejskim, a tymczasem pogoda jest fatalna. Od samego rana praktycznie deszcz nad Rzeszowem. To też widoczne jest na płycie boiska miejskiego, które zostało doszczętnie zalane. Piłka nie jest w stanie przemieszczać się w sposób, który umożliwiałby nam przeprowadzenie pewno dzisiejszego spotkania. Nie chcemy jeszcze przesądzać, bo czekamy na decyzję ostateczną, ale na pewno możemy być zaniepokojeni tym, co widzimy na murawie boiska przy ulicy Hetmańskiej. Rzeczywiście przyjechaliśmy do Rzeszowa dzisiaj troszkę wcześniej przed meczem i odkąd tu jesteśmy, to w zasadzie ten deszcz nie przestaje padać. Sytuacja jest niepokojąca. Bardzo możliwe jest na ten moment przełożenie spotkania. Chcielibyśmy wszyscy tego uniknąć, ale też najważniejszy jest ten aspekt sportowy, to żeby zawody zostały rozegrane w równych warunkach, a w tym momencie nie jest to pewne. Uczestniczyliśmy w spotkaniu z delegatem, z sędziami. No i tutaj informacja chyba najświeższa jest taka, że sędziowie orzekli, że na chwilę obecną przygotowujemy się do tego spotkania tak, jakby ono miało się odbyć, jakby miało zostać rozegrane, więc zawodnicy wychodzą na rozgrzewkę. Będzie na pewno to bardzo ciężka rozgrzewka. Natomiast co do decyzji, co do tego, czy faktycznie ten mecz dojdzie do skutku, no to cytując tutaj również delegata, poczekamy do ostatniej chwili. Zgadza się. Wciąż czekamy na decyzję. Ona, tak jak wspomniałeś, prawdopodobnie zapadnie już tuż przed zawodami. Z jednej strony chciałoby się grać, bo po to się cały tydzień trenuje, przygotowuje do meczu, a z drugiej no, widzimy, jaka jest dzisiaj sytuacja pogodowa. No, też gospodarze postawieni przed, można powiedzieć, faktem dokonanym przez warunki pogodowe, przez przyrodę. No, zobaczymy. Pewnie się za moment dowiemy, jak ta cała sytuacja zostanie rozwiązana. Tak więc na razie, drodzy Państwo, temat bardzo niepewny co do meczu dzisiejszego, co do tego, czy to spotkanie faktycznie dojdzie do skutku. Prace na obiekcie miejskim trwają, próba ściągania tej wody, no ale cóż, te opady były naprawdę bardzo obfite. Mamy problem, nie ukrywam, mamy problem. Dobrze, Paweł, w takim razie przechodząc do tematów może bardziej optymistycznych. Miedź Legnica świętuje swoje 50-lecie istnienia. Powiedz, jak to u Was przebiega, jak podchodzicie do tego święta klubu? Już w zasadzie od początku roku kalendarzowego przeprowadzamy mniejsze bądź większe eventy, akcje. Wydaliśmy w tym roku banknot o nominale 0 euro wspólnie z banknotami pamiątkowymi. Wydaliśmy okolicznościowe pamiątki. Odbył się turniej oldboyów. Natomiast w ostatnią sobotę przed meczem z Łódzkim Klubem Sportowym miała miejsce gala, uroczyste wydarzenie, podczas którego wspominaliśmy te najlepsze momenty z 50-lecia Miedzi Legnica, w trakcie której uhonorowaliśmy piłkarzy, działaczy, trenerów zasłużonych dla klubu. Punktem kulminacyjnym było spotkanie z ŁKS-em. Kibice przygotowali wspaniałą oprawę. Były to świetne zawody, jeśli chodzi o to, co się działo wokół meczu. Dopisała frekwencja grubo ponad 3000 kibiców. No niestety tutaj niektórzy żartobliwie mówią, że ŁKS zepsuł nam trochę święto, bo wywiózł 3 punkty z Legnicy. To była nasza pierwsza w tym sezonie porażka. Jeśli chodzi o relacje pomiędzy grupami kibiców Miedzi Legnica a RS-owi, sięgają one również wielu lat wstecz. Być może teraz nie są one aż tak mocno zawiązane czy też zacieśnione, ale na pewno gdzieś w sercach, w pamięci, we wspomnieniach wielu pokoleń resowiaków ta sympatia do Miedzi Legnica pozostała i tych dowodów pewno na każdym kroku jest kilka. Myślę, że nie skłamiem, gdy powiem, że półtora roku temu, gdy Resowia w finale barażów mierzyła się tutaj z lokalnym rywalem Stalą, to wielu kibiców Legnicy liczyło na to, że właśnie najstarszy rzeszowski klub awansuje na zaplecze Ekstraklasy. Tak się stało. Już przy ubiegłorocznej wizycie kibiców Resowi widzieliśmy, że choć ta zgoda może przeszła do historii między kibicami, to te kontakty, pozytywne relacje, a być może i przyjaźnie
pozostały do dzisiaj i myślę, że także dzisiaj kibice Miedzi zostaną tutaj mile przywitani przez fanów Resowi. To oczywiście aspekt okołosportowy, natomiast dotykając już stricte tematyki czysto sportowej, powiedz, jak zostało przyjęte, jak zostało skomentowane lub jaka reakcja była po ostatnim wyniku, który Resowia przywiozła z Olsztyna, bo na pewno analizowaliście to, jak następny rywal radzi sobie w ligowej układance. Na pewno nikt w Legnicy nie patrzy na Resowie przez pryzmat tego ostatniego, powiedzielibyśmy, potknięcia w Olsztynie. Fakt, że nie jest to przyjemne uczucie, kiedy się przegrywa jako pierwszy z drużyną, która w 6 poprzednich spotkań przegrała. Natomiast no też wiemy, że im dłużej dane zjawisko nie występuje, tym większa szansa na to, że w końcu nastąpi. Z kimś ten Stomil musiał się przełamać. Też wiedzieliśmy, jaka sytuacja była klubu z Olsztyna w lecie. Wiadomo było, że mogą po słabszym początku z meczu na mecz grać coraz lepiej. Dzisiaj już widzimy, że po wczorajszym remisie Stomil ma na koncie 4 oczka. Jest jeszcze na dnie tabeli, ale doszlusował do tej grupy drużyn, które będą pewnie bezpośrednio zainteresowane utrzymaniem. Więc na pewno ta ocena Resowi nie skupiała się tylko na tym ostatnim meczu. No wszyscy też widzieliśmy wynik drużyny z Łódzkim Klubem Sportowym. Wysokie zwycięstwo, przekonujące, patrząc na sam wynik. Wiemy doskonale, że Resowia w tej bardzo nieobliczalnej lidze jest jednym z tych zespołów, który szczególnie trudno rozszyfrować, jeśli chodzi o dyspozycję w konkretnym meczu. Zresztą no, spojrzeć na wyniki Resowi, drużyna, która potrafiła pokonać 1-0 GKS Tychy, który teraz posiada już 4-meczową serię zwycięstw, a potrafiła przegrać ze Skrą Częstochowa, z którą zresztą też i Miedzi nie było łatwo, bo to chyba trzeba podkreślić, że w tej lidze takich zdecydowanych faworytów, gdzie przed meczem możemy dopisać komuś 3 punkty, po prostu nie ma. Jeśli chodzi o poczynania Miedzi Legnica w 3 ostatnich spotkaniach, 2 oczka, na pewno nie jest to szczyt radości w Twoim mieście. Natomiast pewno takie traktowanie tematu wycinkowe też nie ma sensu, bo wiadomo, plasujecie się obecnie na 3 miejscu w tabeli i te nadzieje, myślę, na wywalczenie pewno i awansu są bardzo mocno rozbudzone. Na pewno zdajemy sobie sprawę, że Miedź przed sezonem nie była stawiana w roli głównych faworytów do awansu, tak jak się mówiło choćby o ŁKS-ie, Widzewie, Arce czy Koronie, która się mocno wzmocniła. Patrząc tak z boku tylko na ten pryzmat wyników i tego zdobyczy punktowej, ktoś powie, że rzeczywiście 2 punkty w 3 meczach to jest słaby, rozczarowujący wynik, ale pamiętajmy, że w tym czasie Miedź zdobyła punkt w Kielcach, gdzie w tym sezonie nikt poza Miedzią tego nie zrobił. Wszystkie pozostałe spotkania Korona wygrała. Porażka z ŁKS-em, no wiemy, że ŁKS jest drużyną, która jest stawiana w gronie tych zdecydowanych faworytów do awansu. Oczywiście ten początek sezonu rozbudził nasze nadzieje, nasze oczekiwania. Kolejne zwycięstwa z rzędu, ewentualnie remisy, ten punkt w Kielcach, gdzie nikt do tej pory inny tego nie dokonał, też postawiły niejako naszą drużynę w roli takiego dyżurnego faworyta przed każdym kolejnym spotkaniem. Teraz być może ta porażka z ŁKS-em troszkę zrzuci tą presję z drużyny, bo wszyscy patrzyli, Miedź nie przegrywa, więc Miedź jedzie do kolejnego rywala jako ta drużyna, która ma obowiązek wygrać. Może paradoksalnie takie jedno potknięcie wpłynie motywująco na zespół. Też wiemy, że dzisiaj mierzą się dwie drużyny, które będą chciały coś udowodnić po ostatniej kolejce ligowej, bo i Resowia będzie chciała też zmazać tę plamę po wyjeździe do Olsztyna. Ja oczywiście nazywałem to spotkanie meczem na ostrzu noża, tak jak mówisz. Każdy ma coś do udowodnienia, każdy chce tego przełamania. Powiedz natomiast, co przed tym spotkaniem mówił wasz szkoleniowiec, bo my jako rzecznicy mamy ten handicap dostępu do trenerów i te informacje z pierwszej ręki najczęściej płyną gdzieś tam z naszego źródła też.
No w tej sytuacji może to zabrzmi jak taki ponury żart, ale sztab cieszył się, że zagramy na boisku, na którym płyta wydawałoby się, że będzie lepsza niż rok temu przy Wyspiańskiego. Wtedy pamiętamy też, zresztą i gospodarze nie ukrywali tego, że ta płyta nie pozwala drużynom rozwinąć skrzydeł. Liczyliśmy na to, że dzisiaj będzie fajna murawa do gry. No okazuje się, że jednak ten w cudzysłowie handicap już został wymazany przez warunki pogodowe. Na pewno z szacunkiem sztab odnosi się do drużyny Resowi, bo co prawda w rundzie jesiennej poprzedniego sezonu wygraliśmy w Legnicy 4-0 dość gładko, ale doskonale wiemy, że tamta Resowia już w zasadzie nie istnieje. Jeszcze zimą ubiegłych rozgrywek w drużynie z Rzeszowa doszło do bardzo wielu zmian. Wiosną Resowia udowodniła, że jest groźnym rywalem i pamiętamy to wiosenne starcie przy Wyspiańskiego 0-0. Też nie ułatwiło nam zadania to, że praktycznie prawie całą drugą połowę graliśmy w osłabieniu, więc wiemy, że tutaj w Rzeszowie ciężko się gra każdemu. Ale na pewno ten temat, który poruszyłeś, porażka w Legnicy 4-0, późniejszy remis 0-0 w Rzeszowie. Nie jesteście skłonni do rozdawania punktów w pojedynkach z Resowią. Na razie to jest raptem jedno oczko wywalczone w tym, można by tak powiedzieć, dwumeczu przez naszą drużynę. Nie ma tej obawy, że gdzieś w pewnym momencie te trzy zostaną faktycznie w Rzeszowie? Obawa zawsze może być, bo wiadomo, że w piłce wszystko jest możliwe, ale nasz zespół z racji na to, jakie ma też cele na ten sezon postawione, nie zakłada, tutaj jest bez urazy Pawle, ale nie zakłada porażki w Rzeszowie. Wszyscy liczymy na zwycięstwo, ale też zdajemy sobie sprawę z tego, że Fortuna Pierwsza Liga to rozgrywki, które potrafią zaskakiwać i to w najmniej spodziewanym momencie. Czyli mówiąc o tych celach, nie myliłem się, że faktycznie Miedź będzie celowała w awans. Pytanie, czy to gdzieś tam w tych marzeniach awans bezpośredni, czy na razie strefa barażowa i później walka na całego o to, żeby znaleźć się w elicie? Jesteśmy na dość wczesnym etapie rozgrywek, więc trudno tutaj mówić, że celujemy w wygranie ligi, ale wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Początek sezonu rozbudził te apetyty. Przed rozgrywkami też nie kryliśmy tego, że naszym celem jest strefa barażowa, że chcemy przynajmniej w tej pierwszej szóstce się znaleźć, bo wiadomo, przykład Górnika Łęczna, przykład Resowi z sezonu drugoligowego pokazuje to, że niekoniecznie trzeba skończyć sezon na trzeciej pozycji, żeby awansować. Ta strefa barażowa, ona przedłuża nadzieję na awans do ekstraklasy, a chyba wszyscy w Polsce wiedzą, że w Legnicy to marzenie o ekstraklasie, o tym, żeby się tam zadomowić na dłużej, wciąż jest żywe. Przed meczem mieliśmy okazję, no właśnie, kilka godzin po waszym pojawieniu się tutaj na stadionie mieliśmy okazję rozmawiać na temat obiektu, na temat infrastruktury i jesteśmy absolutnie zgodni w tym temacie, że faktycznie drużyny mające swoje zaplecze, swój stadion, na pewno mają znacznie lżej w Fortuna Pierwszej Lidze i nie tylko w Fortuna Pierwszej Lidze. Wy swój stadion w Legnicy budowaliście etapami. Ta cała historia jest nam bardzo dobrze znana, ale teraz macie obiekt naprawdę bardzo fajnie wyglądający, bardzo sympatyczny. Niektórzy nazywają go obiektem kameralnym. Ja uważam, że taki obiekt kameralny na pewno również przydałby się na Resowi. Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę, tak więc zobaczymy, jak to teraz ruszy w Rzeszowie. Tak, jeśli chodzi o ten nasz obiekt domowy, rzeczywiście powiedziałbym, że on jest skrojony nie tylko na miarę Legnicy, ale chyba na miarę polskiej ligi i polskiej ekstraklasy, bo pamiętając ten sezon Miedzi w ekstraklasie, to naprawdę robiło ogromne wrażenie, kiedy przychodził komplet publiczności, blisko kompletu.
I kibice w Legnicy naprawdę tworzyli znakomitą, wspaniałą atmosferę. Wiele ekip przyjeżdżających do nas nie mogło się nachwalić tego, jak świetna atmosfera jest w Legnicy. A mamy przykłady obiektów ekstraklasowych czy pierwszoligowych, dużo większych, gdzie przychodzi nieraz i mniejsza liczba kibiców niż w Legnicy i te obiekty są nawet w dniu meczu takie smutnawe, bo świecą po prostu pustkami. Jeśli chodzi o obiekt Resowi, tak, ten obiekt akurat mam przyjemność znać od lat, bo też tutaj w tych stronach mam rodzinę, więc będąc tutaj często prywatnie staram się zawsze tu na jakieś mecze, czy to Resowi, czy innych drużyn podkarpackich wpaść z odwiedzinami, więc no, odstawał troszkę ten obiekt od realiów pierwszoligowych. Życzymy tego naprawdę z całego serca, żeby Rzeszów w końcu doczekał się obiektu na miarę tego miasta, bo Rzeszów to jest naprawdę piękne miasto, bardzo szybko, bardzo mocno się rozwijające i też kibice Resowi i klub z takimi pięknymi tradycjami, bo przecież ponad stuletnimi, bo przecież przedwojennymi i sięgającymi nawet 1905 roku, taki klub zasługuje na obiekt na miarę swojej tradycji, swojej marki i tego, no przecież kto inny jak nie Resowie jest najlepszą wizytówką Rzeszowa w Polsce. Pawle, bardzo nam miło słyszeć te słowa. Ja tak z niepokojem spoglądam za ciebie, co dzieje się na boisku. Widzimy, że w dalszym ciągu trwają prace. Zawodnicy wyszli na rozgrzewkę, więc trzymajmy kciuki. Miejmy nadzieję, że ten pojedynek dojdzie do skutku, że faktycznie gdzieś ta woda opuści murawę, że będzie szansa na to, ażeby pasjonować się dzisiejszym meczem pomiędzy Apklan Resowią Rzeszów a Miedzią Legnica. Widzieliśmy wiele różnych boisk, wiele różnych sytuacji pogodowych. Z twojej perspektywy, jak oceniasz szansę na to, że jednak faktycznie dzisiaj to będzie futbol, a nie antyfutbol? Nie chciałbym tu wyrokować, bo zaraz po, jeśli mecz rzeczywiście się odbędzie, to idziemy, a tutaj nie ma, tak? Tak, zaraz po meczu albo jeśli mecz zostałby odwołany, ktoś powie, że co ten człowiek tutaj nagadał w tym studiu. Ale no tak, chcielibyśmy też choćby ze względu na kibiców, też grupa kibiców z Legnicy się na ten mecz wybiera, więc no byłoby to wielka szkoda, wielka strata, gdyby ten mecz nie doszedł do skutku. Chcielibyśmy, by te zawody odbyły się w sportowych, równych warunkach. No wiadomo, boisko będzie równe dla każdego, ale chcielibyśmy, żeby tutaj decydował tylko i wyłącznie aspekt sportowy, przygotowanie do meczu, to który trener przechytrzy drugiego doborem zestawienia i taktyki, a nie, niekoniecznie względy pogodowe, żeby odgrywały tutaj najważniejszą, najgłówną rolę. No i cała logistyka, bo wiemy, że jest to spotkanie telewizyjne, to raz, rozstawione już bandy LED-owe wokół boiska, do tego logistyka dla samej ekipy Miedzi Legnica, bo wiemy też, że no nie jest to odległość łatwa i szybka do przebycia, tak więc kwestie związane z hotelem, przedłużeniem doby lub ewentualną zmianą terminu, czego kompletnie byśmy już nie chcieli, żeby gdzieś ponownie narażać was na przyjazd do Rzeszowa, to na pewno również nie byłoby niczym fajnym. W środę czeka nas mecz pucharowy, o czym też nie możemy zapominać. Na stadionie imienia Orła Białego będziemy gościć Odrę Opole, a za chwilę kolejny bardzo, bardzo daleki wyjazd do Olsztyna, więc rzeczywiście to przełożenie meczu na pewno nie byłoby nikomu na rękę, bo przecież też i Resowia będzie się zmagała z rywalizacją w Pucharze Polski, będzie grała kolejne mecze w lidze. Tak jak wspomniałem, no chcielibyśmy zagrać, ale też chcielibyśmy, aby to spotkanie odbyło się w warunkach takich w pełni sportowych. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem był Paweł Sasiela, rzecznik prasowy Miedzi Legnica. Natomiast my słyszymy się po krótkiej przerwie. Mamy nadzieję, że również będziemy w stanie przedstawić Państwu garść najnowszych, najświeższych informacji z obiektu miejskiego w Rzeszowie i wówczas być może będziemy coś więcej wiedzieć na temat stanu murawy, bo była też taka opcja, żeby to spotkanie odbyło się z godzinnym opóźnieniem, licząc
liczyłbym na to, że ta woda no właśnie zejdzie, opuści gdzieś tymi kanałami drenażowymi, no po prostu da nam szansę pasjonować się dzisiaj meczem sportowym. Pawle, dzięki, że byłeś razem z nami. Dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, my słyszymy się po krótkiej przerwie. Drodzy Państwo, w drugiej części studia przedmeczowego, myślę, bardzo miła, bardzo sympatyczna uroczystość. Chcielibyśmy w imieniu RES-owi Rzeszów S.A. złożyć najserdeczniejsze życzenia jubileuszowe, a uczyni to prezes RES-owi Rzeszów S.A. Adrian Rudawski. Panie prezesie, z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia klubu chciałbym w imieniu swoim, całej RES-owi złożyć wszystkiego dobrego, dużo, wielu sukcesów sportowych i przede wszystkim zdrowia. Mam nadzieję, że dzisiejszy mecz mimo wszystko się odbędzie i będziemy mogli właśnie w sportowej walce tutaj uczestniczyć, a ze swojej strony tutaj na pana ręce chciałbym ten oto pamiątkowy grawerton złożyć i proszę pozdrowić pana prezesa i również jemu złożyć najserdeczniejsze gratulacje i życzenia wielu dalszych sukcesów. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie prezesie, i w imieniu prezesów, zarządu, całego klubu oraz wszystkich kibiców legnickich bardzo dziękujemy za to wyróżnienie. Będziemy niewątpliwie bardzo długo o tym pamiętać. Bardzo proszę. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy serdecznie. Raz jeszcze serdeczne gratulacje. Panie prezesie, bardzo gorąco dziękujemy. Oto patera, która tak właśnie prezentuje się w całej i pełnej okazałości z okazji 50-lecia istnienia klubu sportowego Miedź Legnica. Raz jeszcze serdecznie gratulujemy. Panowie, bardzo gorąco dziękuję, że byliście razem z nami. A korzystając z okazji, że mamy pana prezesa jeszcze przed kamerą, panie prezesie, jak sytuacja na boisku, bo wiem, że cały czas na bieżąco monitorujecie, cały czas doglądacie boiska, no właśnie, masa tej wody, która zalegała. Jak to wygląda na chwilę obecną?
Na chwilę obecną wygląda to tak, że rzeczywiście jeszcze woda zalega na boisku. Prowadzone są prace natychmiast po ustaniu opadów. Robimy wszystko, aby ten mecz się odbył, został rozegrany. Wiem, że tu jest przychylność władz Polskiego Związku Piłki Nożnej, aby nawet przesunąć o pół godziny, godzinę mecz. Także tutaj robimy wszystko, co w naszej mocy, aby boisko nadawało się do rozegrania tego meczu. Tutaj cała logistyka, jak wiemy, bandy LED-owe, telewizja Polsat, do tego miedź, która pokonała sporą odległość, żeby pojawić się w Rzeszowie, tak więc ta logistyka, to przekwaterowanie lub ewentualnie przedłużenie doby, to również nie sprzyja. Nie sprzyja, zresztą no, wszyscy już tutaj przygotowaliśmy się do tego meczu, kibice są już na trybunach, tak więc zależy nam bardzo na tym, aby ten mecz się odbył. Oczywiście zależy nam też na tym, żeby odbył się w takich warunkach, aby nie zagrażało to zdrowia zawodników, także na pewno będzie podjęta rozsądna decyzja, a co będzie, to tak naprawdę najbliższe minuty pokażą. Na koniec, 50-lecie istnienia klubu sportowego Miedź Legnica, 50 lat. Kiedy to było, jak chodzi o Rzeszowie? No już rzeczywiście chwilę to temu było, nawet nas na świecie nie było, także cieszymy się, my jesteśmy troszeczkę starszym klubem, ale też na pewno zbieramy te wzorce od innych klubów, no by tylko te najlepsze. Także jeszcze raz życzymy Miedzi wszystkiego dobrego i liczymy na to, że dzisiejszy mecz się odbędzie. Drodzy Państwo, tyle Adrian Rudawski, prezes Rzeszowia Rzeszów S.A. My również czekamy na dobre wieści, dobre informacje, które pozwolą nam rozegrać dzisiejsze spotkanie. Tak czy inaczej, bądźcie z nami, kibicujcie biało-czerwonym, wspierajcie Dumę Rzeszowa.